mieszka nim. Zaczynałeś w Krakowie, tak? Mam cenne wskazówki grania w piłkę. Mówię specjalnie grania w piłkę, bo byliśmy drużyną złożoną z chłopaków, którzy uwielbiali grać techniczną piłkę. Więc w tej Krakowi tak naprawdę już później zaczęło się dziać bardzo dużo. Też w wieku bodajże 16 lub 17 lat trafiłem do pierwszej drużyny Krakowi. Jeszcze nie było profesora Filipiaka, czyli nie było firmy Komarch, która dofinansowywała tak jakby Krakowie, więc to były też te słabsze czasy dla Krakowi, gdzie czasami nawet zimna woda potrafiła tylko spod pryszniców lecieć. Ale w wieku 16-17 lat zadebiutowałem w dorosłej piłce i później to już było tak czasami pod górkę, ale w większości już z górki i myślę, że ciężką pracą doszedłem do takiego momentu, gdzie z Ruchem, czy ze Śląskiem, czy z Bełchatowem zdobywałem medale w Mistrzostw Polski. A jak wspominasz właśnie ten pierwszy z tych wielkich klubów, gdzie zdobyłeś ten bodajże chyba medal. Srebro? Srebro. Pierwszy medal zdobyłem. Srebro pierwsze zdobyłem drugim debiutanckim, można powiedzieć, sezonie całym w GKS-ie Bełchatów. Trafiliśmy również na niesamowitą grupę chłopaków zdolnych, ale mieliśmy przede wszystkim trenera, który poprowadził nas do tego, aby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to naprawdę taktycznie, fizycznie bardzo dobrze wyglądało na boisku. Mówię tutaj o Reście Lęczyku, który był głównym inżynierem, można powiedzieć, tego sukcesu. No i później dzięki tak naprawdę dobremu wynikowi paru chłopaków zostało reprezentantami Polski, trafiło do fajnych, poważnych klubów nawet za granicą. Mówię tutaj o Radku Matusiaku. Jeśli chodzi o ten Bełchatów, no to tyle mogę powiedzieć, że to naprawdę fajną drużynę tam zbudowaliśmy, która walczyła tak naprawdę do ostatnich minut, ostatniej kolejki o to, żeby zdobyć złoty medal. Nie udało się. No ale myślę, że dla Bełchatowa do dzisiaj to jest historyczny wynik i dla tego klubu przede wszystkim i mają czym się chwalić. Później była pierwsza przygoda z Chorzowskim Ruchem. Jak ją wspominasz? Bardzo, bardzo miło, ponieważ też to było pasmo sukcesów. Wydawało mi się, odchodząc z Bełchatowa, że robię krok do tyłu, a wydaje mi się z perspektywy czasu, że zrobiłem ogromny krok wtedy do przodu, bo może budżetu Ruch Chorzów nie miał tak dużego jak Bełchatów, ale przede wszystkim miał historię, miał kibiców. Po jakimś czasie trafił się również świetny fachowiec w tym klubie, bo pojawiło się nazwisko trenera Fornalika. I później pasmo sukcesów, czyli brązowy medal, później srebrny medal, dwa razy finał Pucharu Polski, więc z tej pierwszej przygody w Ruchu też myślę, że mogę się chwalić, że to była niesamowita, fajna historia, gdzie próbowaliśmy wrócić do tych najlepszych czasów Ruchu Chorzów. Co prawda nie udało się zdobyć tej upragnionej gwiazdki, ale myślę, że
na tamte czasy Wicemistrzostwo Polski to było coś naprawdę wielkiego. Potem odejście do Śląska Wrocław również. Grałeś już po zdobyciu tytułu Mistrza Polski przez Wrocławian, ale mecze w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów również możesz zapisać na plus w swoim piłkarskim CV. To zgadza się. Odchodząc z Ruchu Łożów, żeby zrobić wtedy krok do przodu, to chyba dla każdego piłkarza byłoby normą po prostu odejście do drużyny, która jest wyżej, była wyżej w tabeli. Skoro ja z Ruchem zdobyłem Wicemistrzostwo Polski, to odejście do polskiego klubu, który jest mistrzem Polski, który ma grać w eliminacjach Ligi Mistrzów, wydawało mi się jak najbardziej sensowne i to zrobiłem. Na pewno skusiło mnie to, że to była drużyna, która miała wielkie możliwości. Możliwości również pokazania się w europejskich pucharach i chociaż zagrania w tej wymarzonej Lidze Mistrzów. Wiadomo, że polskie kluby raczej za często tam nie grają. No, czy jeszcze... grają to raz na kilkanaście lat, ale sam fakt, że mogłem zagrać w tych eliminacjach Ligi Mistrzów, dla mnie był czymś, co chciałem spróbować. Bardzo chciałem spróbować, udało mi się. Zagrałem w eliminacjach do Ligi Mistrzów, później zagrałem w eliminacjach do Ligi Europy, więc swoje marzenia w pewnym stopniu spełniłem. A później mieliśmy sezon, gdzie ze Śląskiem Wrocław zdobyliśmy brązowy medal, więc to też był sezon bardzo, bardzo udany. I myślę, że moje odejście z Ruchu do Śląska należy rozpatrywać w kategorii tych dobrych rozwiązań, sensownego podejścia, jeśli chodzi o rozwój mojej kariery, więc to też były niesamowite 2,5 roku, które będę pamiętał bardzo, bardzo długo. Potem powrót do Chorzowa, druga przygoda z Ruchem, niestety zakończona tam tym spadkiem, ale jeszcze mecze w Lidze Europy, tak? Nie. Ja już w Lidze Europy nie występowałem. Ja do Ruchu trafiłem w okresie zimowym, gdzie ta drużyna miała cel utrzymania się w Lidze i trener Fornalik miał odbudować Ruch, który znowu miał gdzieś tam w kolejnym sezonie powalczyć o być może puchary. Udało nam się utrzymać. Nie było to łatwe, ale daliśmy radę. W kolejnym sezonie, z tego co pamiętam, to zajęliśmy miejsce w pierwszej ósemce, więc też cel osiągnęliśmy. Ale przede wszystkim to była już budowa drużyny na kolejne lata. Bardzo dużo młodych chłopaków wchodziło do drużyny, między innymi Michał Hedlik, Patryk Lipski, Marcin Kączkowski, Maciej Grubańczyk i tak byśmy mogli wymieniać. To byli zawodnicy, na których klub miał bazować w niedalekiej przyszłości. No i to w danym sezonie się udało. Później zaczęły być przeróżne perturbacje na górze, czyli chodzi mi o prezesów, o właścicieli klubu. Nie chcę z imienia i nazwiska wymieniać, ale uważam, że trafił się jeden pan, który generalnie wszystko zepsuł. Budowane przez wiele, wiele lat. Może nie było to budowane w sposób rewelacyjny, ale to miało ręce i nogi, bo pasmo sukcesów, może nie sukcesów, ale miejsc na półce w Lidze Polski pokazywało, że ktoś ma pomysł na to i sensownie jest to budowane. Przyszedł pan, który generalnie pokłócił drużynę, pokłócił sztab szkoleniowy, kibiców, no i niestety, ale spadł do niższej ligi, gdzie potencjał tej drużyny był niesamowity, bo i to łatwy do zatrzymania. Było, tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo dużo młodych chłopaków, na których Ruch spokojnie mógł budować przyszłość. No ale pomysł ludzi, którzy byli wtedy w tym klubie, był inny i niestety na dzień dzisiejszy
Ja mogę powiedzieć, że to jest ich wina, że Ruch Chorzów jest w trzeciej lidze. Dokładnie. A później była Mielecka Stal. Jak wspominasz ten okres? Tak. Stal Mielec to była drużyna, która jak ja tam przechodziłem, może po cichutku mówiła o tym, że stać jakby było na to, żeby zagrać w Ekstraklasie. I mam wrażenie, że od mojego przyjścia do Mielca zaczęło się budowanie marzeń, żeby wrócić na ten najwyższy szczyt. I powoli ludzie odpowiedzialni za ten klub zaczęli tak do tego podchodzić, zaczęli tak budować całą drużynę, począwszy nawet od trenera, bo ściągnięcie trenera Skowronka pokazało, jaki jest cel tego klubu, jaka jest droga, i Mielecka Stal zaczęła grać bardzo przyjemną piłkę dla oka. Niestety trafił nam się sezon, gdzie ŁKS Łódź i Raków Częstochowa były poza zasięgiem, wygrywały praktycznie wszystko. My mieliśmy początek sezonu słabszy i potykaliśmy się. Mieliśmy bardzo dużo remisów, które generalnie później zaważyły na tym, że to te dwie wspomniane przeze mnie wcześniej drużyny awansowały, a nie my. Ale myślę, że trener Marzec, który przyszedł później po trenerze Skowronku, wykorzystał ułożenie drużyny przez trenera Skowronka i udało mu się awansować, więc ja zapamiętam Stal Mielec jako tą moją przygodę ze Stalą Mielec, jako budowanie podwalin do tego, aby odnieść w końcu sukces i żeby ten klub znalazł się w Ekstraklasie. Dokładnie. Można powiedzieć, chorzowski zaciąg stworzył z ręby awansu Mielczan do Ekstraklasy, bo wymienię Ciebie, Rafał, no, wymienię... Zgadza się. Bardzo dużo chłopaków było z Ruch Chorzów w Stali Mielec i można teraz sobie dopowiedzieć, co by było, gdyby ci z zawodnicy, a była taka możliwość, zostali w Ruchu, gdzie byłby w dniu dzisiejszym ten klub. Na pewno myślę, że nie w trzeciej lidze. A tak ci chłopcy chcieli po prostu stamtąd odchodzić, trafiali do zupełnie innych drużyn, gdzie odnosili z nimi sukcesy. Myślę, że gdyby nie to, że tak ich potraktowano w klubie, to Ruch Chorzów byśmy mieli dzisiaj w innej lidze. Dokładnie. Ale żyjemy teraz w teraźniejszości. Teraz jesteś w motorze Lublin. Niedawno grałeś sparing przeciwko Ruchowi Woli Chorzelowskiej, 3-1 wygrany przez twoją drużynę. Grasz jako grający trener, czy jeszcze nie? Tak, jestem grającym asystentem trenera. Ja nie mogę się uczyć tego, co od tak na drugiej strony spróbować w ogóle, czy się nadaje do tego, i od roku pomagam trenerowi Hajdą właśnie w prowadzeniu drużyny. Myślę, że o tyle dla trenera jest to fajniejsze, że jestem od środka, tak jakby w meczu, jestem od środka drużyny i te wskazówki, które byśmy chcieli przekazać drużynie, mogę robić na bieżąco podczas meczu, nie w linii spod ławki rezerwowej, tylko no generalnie tak ze środka wydarzeń. To tyle łatwiejsze dla pierwszego trenera, że ma takiego asystenta, który w ten sposób mu może pomóc. A jeszcze Ciebie spytam, Rafał, o najtrudniejszego rywala, z którym stykałeś się na boisku. A to personalnie, czy o drużynę w najłatwiejszą? Personalnie z napastniku, bo grywałeś jako obrońca, nie? No to było takich napastników paru, bo mogę na przykład z polskiej ligi powiedzieć o Ljuboi, mogę powiedzieć o
Michański? Nie Michański. Zaraz, Świerkosz, tak? Dobrze mówię? Świerczok. Był taki napastnik, jak graliśmy w eliminacjach Ligi Mistrzów, graliśmy ze szwedzkim Helsingborgiem. Był Islandczyk. Też nie przypomnę sobie teraz dokładnie nazwiska, ale to był chłopak, który trafił później do Realu Saragossa, później do Bundesligi, w Mistrzostwach Europy, jak Islandia, tak, Finnbogastwo on się nazywał. Islandia bardzo dobrze wyglądała właśnie na tych Mistrzostwach Europy, on tam brylował, strzelił nam chyba 2 albo 3 bramki i no, myślę, że to jest jeden z takich najciekawszych napastników, przeciwko którym grałem i on był bardzo dobrze wyszkolony technicznie, ale do tego miał świetne warunki fizyczne, więc szczerze powiedziawszy o nim mogę powiedzieć, że był taki najgroźniejszy i najcięższy do upilnowania. A jako obrońca trafiałeś również do bramki rywala. Który gol uważasz za ten najbardziej ważny? Bramki nie były aż tak bardzo ważne w większości, ale była jedna bramka strzelona w Wiśle Kraków, kiedy graliśmy z Ruchem w sezonie 2011-2012 i zdobywaliśmy wicemistrzostwo Polski, graliśmy z Wisłą Kraków u siebie, gdzie musieliśmy gonić Śląsk Wrocław, bo nam już punktowo uciekł. Ja grałem w masce, ponieważ miałem złamany nos i mieliśmy rzut karny, do którego tak za bardzo nikt się nie chwapił, żeby go uderzyć. Ja jako kapitan drużyny wziąłem ten ciężar na siebie i nie udało mi się, mimo że miałem maskę na sobie, na twarzy, udało mi się strzelić, wygraliśmy ten mecz 1-0 i to była bramka, która przedłużała nam nadzieję na to, że możemy zdobyć te złote medale. Myślę, że to była taka jedna z ważniejszych bramek, aczkolwiek z drugiej strony mogę powiedzieć, że tych bramek dużo nie strzeliłem, więc w Ekstraklasie każda moja bramka była dla mnie bardzo, bardzo ważna i dająca dużo radości. A jeszcze powróćmy na moment do Chorzowa i szatni. Wielu piłkarzy określa szatnię Ruchu jako taką rodzinną szatnię, nie? Jak ty byś się do tego odniósł? Ale religijną? Dobrze zrozumiałem? Nie, zimną. Rodzinną. Rodzinną, ale to rodzinną, ponieważ Ruch zawsze miał szczęście do dobrych ludzi w szatni. Jak ja przychodziłem, był chociażby Ariel Jakubowski, Michał Pulkowski, Remigiusz Jezierski, Wojtek Grzyb. Oni stworzyli taką rodzinę rzeczywiście, gdzie nie było kłótni, było zawsze wychodzenie na obiad, dużo rozmów, żartowania z każdego tematu. My młodzi, jak przychodziliśmy, zaczęliśmy się tego DNA szatni uczyć i przekazywać kolejnym zawodnikom, którzy przychodzili. I myślę, że to był powód, że było niesamowicie w szatni, że jeden za drugiego skakał w ogień. A z drugiej strony to tak wszyscy mówią, że zawsze jest tak, że bieda bardziej tak jakby scala jednoczy zespół, a wiadomo, że w Ruchu nigdy nie było kolorowo i wszyscy razem się trzymali, bo tak jak powiedziałem, no, mieliśmy różne problemy i trzeba było sobie z tymi problemami jakoś radzić, a jak sobie nie radzić z problemem, jak nie w grupie, tak, bo wtedy jest łatwiej, więc to powodowało. Do tego naokoło też fajni ludzie pracowali, bo mogę wspomnieć o pani Reni, tak, słynnej pani Reni, która była odpowiedzialna za sprzęt. Ona też dodawała nam wiele radości swoim podejściem. Ludzie w ogóle pracujący w klubie, czy od wojska, czy gospodarz obiektu, no to byli ludzie, którzy, od których biło nawet to, aby zachowywać się tak samo
radości jak oni. I dzięki temu myślę, że mógł zawsze gdzieś tam liczyć na to, że odniesie sukces w jakimś sezonie, ktoś się wybije z młodych chłopaków i tam wszyscy na wynik po prostu pracowali. Cały klub, nie tylko drużyna i sztab szkoleniowy, ale cały klub pracował na to, aby ten wynik był. No i też nie mogę powiedzieć o kibicach, którzy naprawdę dużo radości pokazywali, jak było dobrze. Pokazywali zawodnikom, że Ruch Chorzów dla nich jest jak religia, że dla klubu zrobią wszystko, są w stanie się poświęcić, żeby zobaczyć. Mam pytanko jeszcze, Rafał. Ty czujesz się piłkarzem takim spełnionym, bo brak mi jest jednego elementu w twoim piłkarskim CV. Bo marzeniem każdego piłkarza jest zagranie choć jednego meczu w reprezentacji. Jak ty postrzegasz ten aspekt? Tego mi się nie udało. Żałuję bardzo, że mi się nie udało. Myślę, że jak w lepszej dyspozycji. Utrzymałbym dyspozycję z sezonu 2011-2012 z Ruch Chorzów, kiedy zdobywaliśmy wicemistrzostwo Polski. Tą dyspozycję miałbym również w Śląsku Wrocław od samego początku, a trener Fornali wtedy był selekcjonerem. Myślę, że mógłbym liczyć na powołanie i rozegranie jednego meczu. Ale z drugiej strony nie patrzę w tych kategoriach, że nie udało mi się zagrać w tej reprezentacji i jestem zły, bo uważam, że ja i tak swoją ciężką pracą doszedłem do wielu sukcesów, o których, umówmy się, w wieku 16-17 lat mogłem tylko pomarzyć. Więc naprawdę nie narzekam na los. Zrobiłem, myślę, że tyle, co mogłem, co umiałem i ze swojej przygody z piłką mogę być bardzo, bardzo zadowolony. A jeszcze zapytam o partnerów, z którymi ci się najlepiej grało, bo często grałeś na pozycji stopera, tak? Tak, to jest ich dwóch, bo najlepiej oczywiście grało mi się z Piotrem Stawarczykiem, bo rozumieliśmy się bez słów generalnie i do dzisiaj mamy ze sobą kontakt, że dzwonimy. Często się gdzieś tam dzwoniamy, rozmawiamy na różne tematy. Mamy po prostu kontakt ze sobą. A drugim takim zawodnikiem, który grał na pozycji stopera razem ze mną i z którym się również świetnie dogadywałem, to na pewno był Adam Kokoszka w Śląsku Wrocław, z którym też miałem przyjemność zagrać cały sezon i też graliśmy naprawdę bez słów praktycznie. Wiedzieliśmy, co możemy zrobić, czasami nawet nie patrząc na siebie. I no, to były dwie osoby, z którymi rozumiałem się rewelacyjnie. A generalnie dużo też się nauczyłem od Edzia Cecota czy Darka Pietrasiaka, z którymi też miałem przyjemność zagrać na tej pozycji. Ja jeszcze tutaj spróbuję o takie porównanie między właśnie choćby Piotrkiem Stawarczykiem i Adamem Kokoszką. Czyli ta różnica, że Adam Kokoszka grał swego czasu w lidze włoskiej, nie? Nie rzutowała właśnie na to, że jakby bardziej tych nawyków nabrał Serie A w porównaniu z grą. Ciężko mi jest powiedzieć. Na pewno Adasiak grał w lidze włoskiej, gdzie tam jest bardzo duży nacisk kładziony na taktykę. No to weszło mu to w krew i poruszanie się taktyczne miało opanowane naprawdę perfekcyjnie, ale to są też dwa inne zespoły. Dwa
osoby i porównywać Piotrka Stwarczyka do Adasia Kokoszki nie ma sensu. Naprawdę nie ma sensu. Potrafiłem się dogadać z jednym i z drugim, potrafiliśmy grać naprawdę na wysokim poziomie i nie ma co oceniać i porównywać ich. Jeszcze na zakończenie, czego życzysz kibicom niebieskich, czego życzysz ruchowi? Kibicom ruchu, tak? Czego tak. życzę? Tak. Wszystkim tego, aby znaleźli się z roku na rok w jak najwyższej lidze, ale żeby był to sukces zbudowany przez ludzi na solidnych fundamentach, żeby to nie było robione coś na wyrost. No i przede wszystkim życzę tego, aby w końcu powstał tam porządny stadion, bo wiem, że jak ten stadion powstanie, to on się będzie co roku zapełniał tak samo jak na Widzewie Łódź i będzie tak naprawdę problem z kupnem biletu, bo karnety wszystkie będą wykupione. Wiem doskonale, ilu kibiców ma Ruch Chorzów w Polsce, jak bardzo pragną tego, aby Ruch grał w Ekstraklasie i powalczył o tą 15. gwiazdkę. Ale tak na spokojnie to co powiedziałem, życzę Ruchowi, aby budował działacze, ludzie, którzy są związani z tym klubem, żeby budowali dla kibiców ten klub o mocnych fundamentach i aby Ruch, drapując się na te wyższe drabinki w polskiej lidze, naprawdę miał za sobą ekonomiczne podstawy ku temu, żeby się rozwijać. To dziękuję bardzo za poświęcony czas. Nie ma problemu. Życzę dużo zdrówka, jak najwięcej radości z gry i później na polu trenerskim. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Ja również życzę przede wszystkim dużo zdrowia i może jeszcze kiedyś się zobaczymy. Wszystkiego dobrego. Również dziękuję bardzo. Do widzenia.